Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. No ej, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w The Banisher, The Ghost of the New Eden. Więc, moi drodzy, kontynuujemy naszą zabawę. Ostatnio udało nam się wejść w jakąś arenę walki z przeciwnikami, która umożliwiła nam stoczenie naprawdę krwawego pojedynku, z którego czy wyszedłem zwycięsko? Tak, na pewno. Tylko, że poturbowało mnie to niebotycznie, więc sprawdzimy sobie, co tu jeszcze w ogóle jest dookoła. Anything useful? No nie wierzę. Serio? O, ten już nie jest taki mocny jak tamten. You're done. No, tamten musiał być, słuchajcie, jakimś specjalnym rodzajem wroga, takim mega wytrzymałym, mega potężnym. Fuh. Mimo wszystko, zajebiście się grało. Tu można wejść? Chyba nie. No dobra, w tym odcinku tak troszeczkę się oddaliśmy, wiecie, jakiejś słodkiej eksploracji i tu widzę, że kolejna jest znajdźka. To wiem, że wyczuwasz coś w pobliżu. A może karabin by był? Wreszcie, słuchajcie, jakiś tam rusznica, cokolwiek, pistolet. Perhaps we can jump. I'm sure you can. Just try to be gentle this time. Czy to jest rampa? Co mi to daje? Że się tak wyrażę? Znajdź sposób, że zostanie się na drugą stronę. Okej, ale jestem pewien, że to należy akurat przestrzelić. A, o to chodzi. Dobra. Here. That's high. Trust me. Tego się boję właśnie. Czekajcie, bo jak ja jestem tutaj, prawda? Bo sprawdziłem sobie, tego na dole nie sprawdzałem, tej ścieżki. Ale okej, no. Jakby co będzie, można wrócić, prawda? Teraz. Nice. Yes! Może będę mógł zepchnąć. Remind me to close my eyes next time. Jaki piękny los. Powiem wam, że grafika mi się niezmiernie w tej grze podoba. Zapada mi w pamięć po prostu. Liścik. Porzucony dziennik. Jest rok 1695, przynajmniej tego jestem pewien. Podążenie za siostrami Newsmith było błędem. Po opuszczeniu naszych domów i przedzieraniu się przez ciemne lasy w deszczu i burzy, nasza grupa dotarła do dawnego obozu myśliwych. Most do Bostonu jest zniszczony i nie możemy iść dalej. Nasza ucieczka w poszukiwaniu wolności była daremnym trudem. Wspomnieniem naszego domu w New Eden. Wydaje się teraz tak odległe. Mieliśmy tam przyjaciół i sąsiadów. Budynek szkoły rozbrzmiewał śmiechem. W domu spotkań był duchowny, któremu bardzo się o nas troszczył. Kiedy wyruszyliśmy z grupą twardej Eden Town, która zbudowaliśmy przez... Kiedy wyruszaliśmy z grupą twardej Eden Town, które zbudowaliśmy, przestało istnieć. Naprawdę za nim tęsknię. Bev też tęskni, chociaż to ukrywa. Wracamy, pakujemy swoje rzeczy raz jeszcze i wracamy do domu. Do diabła z tym, co grasuje po lesie. Niech Bóg będzie z nami. O, a tutaj i tak nie jestem w stanie przejść. A myślałem, że już się uda.
Interesujące jest to w sumie. Co to są za takie kamyczki, kryształki? No to co, wejdźmy do tego lasu, zobaczmy, co nas tam czeka. A, sugestywne to jest po prostu. Wilczki. Wilki, jestem pewien, że będą. Mogę wejść w te zarośla? Nie. Szkoda, bo takie łażenie właśnie po zaroślach, tego by mi brakowało w tej grze. Wiecie, totalnie otwartego świata. Jezaj, piękna kotka. Świetnie, Red, brawo. Rope trap. Jacob Lind mentioned a hunter's camp. It may be close. Something's there. Something alive. Yes. Who are you and where did you spring from? I've come from New Eden Town. That's a very long way from here, sir. Who are you? My name's Red MacRaith. I work for the Selectmen of New Eden Town. I'm a banisher. Didn't you and the other one die in the meeting house? I fell in the water, and the tide took me. I survived. Up to now, anyway. I've never seen a banisher before. I expected more. Could I please continue this conversation with my feet on the ground? Easy now. Stop your jiggling. Hold still, I said. You try holding still when some lassie's shooting at you. In that case, banisher, you may escape the trap yourself. Wait, what? No, no, come on! Our camp lies downhill. I'll wait for you there. Come back here. Shite! I don't suppose you can help me, can you? That was entertaining. It's good to see you smile. Wait. Something's there. Something alive? No. O, uroczo. You can do it. How? Się szpadą odciąć? Dobra, spodziewam się, że on jest cielesny, więc lepiej będzie. Okej. Postawa bloku. Kiedy wrogowie blokują, możesz przebić się przez ich obronę za pomocą określonych ruchów, takich jak naładowane ataki Reda, objawienie Antei, idealne zmiany. Nie udało się nastawić opanować tego ciałka, co? Bardzo kościste było. O, świetnie, jeszcze więcej ich jest.
Piss off! Tea, jakbyś mogła. Dziękuję. To mu zadajesz zdecydowanie fajniejsze obrażenie. Bardzo przyjemna walka. To było naprawdę super. Fajny przeciwnik w ogóle. Dobra, weź dolary hiszpańskie, skóry, pył, wszystko co się tylko da. Dobra, spotkaliśmy dwójkę, którą na bank wyrwę z nich duszę. Na 100%. Ja to rozwaliłem znowu. Ale wejdź proszę do środka w takim razie. Co jest wewnątrz tego domu, że tu wylazł szkielet? Opaska harmonii. A zobacz. Obrażenia uderzenia pięścią. 10 gniew, 5 uporczywość. Cholera wie co to jest. Wykonywane nie uniku anteną zwiększa obrażenia następnego uderzenia pięścią 30%. Czemu nie? A po ulepszeniu? Statystyki się zwiększają. Ale i tak potrzebuję ogniska, żeby to poulepszać. Bo tutaj, żeby mieć ulepszenie... Z łuk z mory, tego nie mam. Też nie mam. Chciałbym zobaczyć ekwipunek. Co ma takiego w ekwipunku? Rzadkiego. Zasoby. W sumie nic ciekawego nie mam. Myślałem, że za zabicie tego specjalnego przeciwnika coś mi tam policzyło ciekawego. Jako nagrodę. Stara notatka myśliwego. Do tych diabłów, co kalają toś miejsce swoimi zgniłymi na wpół, zjedzonymi krwawymi resztkami i ostrymi, połamanymi, zakrwionymi grotami strzał i Bóg wie czym jeszcze. Macie wy rozum i godność człowieka? Chyba nie. This place is empty so long it's rotting. To im pocisnął jednym słowem. Dobra, co jest za chatką? Nie wiem czemu, grając w tą grę coraz bardziej mam, słuchajcie, ochotę wrócić do Rizena. To jakoś mi się tak raz z Rizenem też kojarzy. Czemu? Nie wiem. Zakończone sprawy ziemskie. Czy zakończenie spraw ziemskich. Według zaradnego demonologa Henry'ego Bogueta pogromcy byli początkowo nazwani poskramiaczami i prawdopodobnie są spadkobiercami tradycji swoich przodków, to jest, że braków kapłanów ze starożytnej Grecji. Bez względu na ich nazwę, tytuł i metodę i głównym cel się nie zmienił. Mają doprowadzić do zakończenia w łacinie claudere po starofrancusku zamknięcia oznaczające odgrodzenie pole domenę. To jest powód, dla którego większość ludzi uważa ich za łaskawych, podobnie jak Benandanti, były przez wieki uważane za pożyteczne i życzliwe wiedźmy. W północno-wschodnich Włoszech podróżują i otrzymują wynagrodzenie za rozwiązywanie spraw między żywymi a umarłymi. Przybywają, aby położyć kres każdemu przypadkowi nawiedzenia, doprowadzając do jego zakończenia. Henry Boguet powiedziałby, że to grzeszna skłonność do zajmowania się nieświętymi sprawami, ale ze słusznym pragnieniem wypełnienia korzeni zła ośmiela się dodać. Z punktu widzenia pogromcy, przypadek nawiedzenia to oczekująca na zamknięcie historia, to właśnie zakończenie, jak się nazywają. Jest przeprowadzany, gdy pogromca gromadzi osoby zaangażowane w przypadek nawiedzenia, aby poznać prawdę o sytuacji i wybrać jeden z kilku różnych rytuałów. Aby go rozwiązać. Pod koniec zakończenia problemy i spory zostają rozwiązane mniej lub bardziej bezboleśnie dla wszystkich uczestniczących w sprawie stron. Poprzez rytuał wyzwolenia pogromca uwalnia ducha
od powodu, dla którego pozostał w tym świecie. Niedokończonych spraw, złożonej obietnicy, gniewu, urazy, miłości, czegokolwiek, uwolniony potężnymi słowami pogromcy, wyzwolony ze swoich więzów po śmierci duch, został wysłuchany, przebaczono mu lub uspokojono go, więc może teraz spokojnie odejść. Aby uwolnić ducha, pogromca musi zrozumieć, o co toczy się gra i jaki jest prawdziwy powód, dla którego duch pozostał w tym padole. Jest to prawdopodobnie najbardziej dyskusyjna część ich profesji, ponieważ nie można zawrzeć żadnego układu z istotą z pustki. To jest właśnie powód, dla którego dla pogromców korzystne powinno być przeprowadzenie rytuału wygnania, który może postrzegany jako odnowienie ich prawdziwej tradycji i wykorzystania. Pogromca nie traci czasu, zapraszając przeklętego ducha do łagodnego odejścia. Odsyła ducha siłą, odsyła go z powrotem do otchłani. To powinien być właściwy sposób radzenia sobie z niechętnymi diabelskimi potomstwem. Rytuał ten powinien być odprawiany przeciwko jakiemukolwiek duchowi bez dyskusji lub przeprowadzania dochodzenia, gdyż wspomniany duch jest wrogi lub fałszywie błaga o nasze miłosierdzie. O pogromcach historyczne i pogańskie korzenie ich dyskusyjnej wiedzy autorstwa Fairfaxa Huxleya. Fajnie, kolejna książka. Ciekawe, czy te książki możemy sprzedawać w jakikolwiek sposób. Tam się da iść? Nie. Piryt, chłupka. Szkoda, że nie mogę znaleźć żadnego z tych rzadszych towarów. Słuchajcie, ja doszedłem do jakiegoś miejsca, tylko pytanie, bo tutaj właśnie nie jestem pewien, czy ja zwiedziłem wszystko. Szedłem przez ten las, a to była chyba zwalona droga. Tylko nie wiem, czy to wszystko zebrałem wtedy. O, i teraz się pojawia takie pytanie, nie odwieczne. Dobra, najwyżej coś tam pominąłem. A jeżeli tam był miecz zniszczenia świata plus 5, Jezus Maria, muszę to sprawdzić, słuchajcie, ja nie przeżyję tego, po prostu muszę to wiedzieć. Muszę wiedzieć, dokąd prowadzi ta dróżka. I... tam na pewno coś było. No. Są tam jakieś znaczki, na 100%. Jestem tego absolutnie przekonany. Przepraszam was, muszę wiedzieć. Bo dla mnie to jest ważniejsze. Czy ja czegoś nie pominąłem przypadkiem? Ja jestem typem zbieracza i dlatego mówię, ze mną się ciężko generalnie obcuje w tego rodzaju grach, bo po prostu ja jestem maniakalnym zbieraczem. Absolutnie wszystkiego. Przynajmniej to nie było daleko. Mhm. I nie zebrałbym 7 kawałków skóry. Another route to nowhere. Can we jump this? Spectral stains are out of reach. I've nothing to work with here. So we find another way. Stupid country. When we get back to New Eden Town, you can make a complaint. No i zobaczcie, byśmy zostawili bardzo dużo skóry. Praktycznie 13 fragmentów skóry. Od tak po prostu. To jest. Dla mnie to jest nie do pomyślenia. Czy mógłbyś się uleczyć? Dziękuję, tak do pełna chociaż. I pytanie za 1000 punktów. Jak daleko mam do ogniska? Oj, kawałek. Bo się tak zastanawiam, wiecie, czy nie mam... A nie mam poziomów żadnego, to najwyżej mógłbym chyba ulepszyć tylko i wyłącznie ten pierścień. Co daje gniew? Zwiększa obrażenie objawienia, uporczywość, zwiększa punkty energii duchowej Andei. Wiecie co? Kurde. Cofnę się jeszcze do obozowiska, bo to może być... Nie to chciałem zrobić. Cofnę się jeszcze do obozowiska, tylko z tej prostej przyczyny, że chciałem ulepszyć sobie ten przedmiot. A nie wiem, jak daleko jest ognisko, bo ostatnio te ogniska pojawiały się tylko i wyłącznie po dokonaniu wygnania. Więc siłą rzeczy
daleko może być jeszcze do następnego, a jednak ja mam czasem problemy z walką na tym poziomie i chciałbym, żeby to było prostsze. Na przykład zobaczymy, czy coś się stało z Jacobem. Co wy na to? Czy tam się cokolwiek zmieniło? Tylko, że oczywiście nie tędy. Ciekawe też, czy nowe przeciwnicy się pojawiają. Jak zdobędę w ogóle też karabin, to będę się tutaj wrócić, żeby przecież tą beczułkę zniszczyć. I też zdobyć, słuchajcie, fanty. To też będziemy musieli jeszcze raz przejść. A ten dalej kopie grób. Czyli tu się nic de facto nie zmieniło. Nie warto za bardzo wracać do tych starych lokacji pod kątem tego, czy może są jakieś nowe aktywności. Odpocznij i słuchajcie, zrobimy tak. Najpierw ulepszymy ekwipunek, a później zrobimy odpoczynek taki klasyczny. I elitarny klejnot byśmy potrzebowali. No a przynajmniej widzę, że mam wszystko na wyższym poziomie już. Dobra, odpocznij. Tak, chcę odpocząć na pewno. Mogę to wyciąć? To przyspieszyć? Nie, nie mogę. I teraz na spokojnie wrócimy do tamtego miejsca i będziemy kontynuować. Spokojnie. Będzie to dłuższy odcinek. Damy sobie jeszcze za jakieś 15-20 minut maksymalnie. Przez to, że postanowiłem tu jednak wrócić, jeszcze ulepszyć sprzęt. A, jeszcze jedna rzecz. Czy ja jestem w stanie zaznaczać jakiś fajne elementy, które by mnie interesowały? Nie. Chyba nie, przynajmniej. Mam za to pewność, że moja postać aktualnie jest najmocniejsza, jak tylko się da. Mam blok. Okej. Okay. Na przykład jeszcze tego się dowiedziałem. Świetnie, i prawie na miejscu, plus widzę, że obnowiły się rośliny, bo tego tutaj nie było. Jeszcze pytanie, czy przeciwnicy tutaj się też odnowili. No i świetnie, dobra, jesteśmy, słuchajcie, w punkcie wyjścia. Ale mam przynajmniej czyste sumienie, że zebrałem absolutnie wszystko, co chciałem. No, widziałem takiego życia, że praktycznie chcieliby mnie go pozbawić. Jak to zajebiście wygląda, te góry. Trochę jak nasze góry stołowe. Powoli, ale systematycznie robi się ciemno.
cause more of. Whoa. Get back up. Away with you. Szkielety mi się bardzo podobają jak przeciwnicy. Zawsze ich lubiłem. Widmowy pył, skóra, piryt i dolary hiszpańskie. This must be the camp the rope lady talked about. Doesn't look like much from here. Who was she anyway? Some species of huntress. She took no liking to you. Hard times like these, fewer folk will help a stranger. Zastanawiam się też, czy później puszczą mnie na bardziej nieliniową podróż. Bo do tej pory idziemy tak trochę jak po sznurku. Zobaczcie, bo to nie było żadnych tak naprawdę odejść. Wszystko, żeśmy zeksplorowali, sprawdzili i tak dalej. Ale nie miałem, tutaj w ogóle będę się musiał chyba wrócić, jak już odgadnę czym są. Ewentualnie tutaj można by sprawdzić. Pamiętacie, nie mieliśmy żadnej możliwości wejścia na górę. A może teraz będzie. Tylko trzeba by z ogniska się ruszyć. Pełzający bluszcz, tego też jeszcze nie mogliśmy uruchomić. Gniazdo, to już zrobiliśmy. Zagubiona skrzynia ukończono. Ciekawe, czy dadzą mi tutaj możliwość poruszania się swobodnego po różnych rozgałęzieniach się mapy. Czy to jest jedna taka bardzo długa droga? Fajnie by było, jakby dali wolność. We did good against those bone walkers. You did good. Strange to see the dead from this side. They're both oddly familiar and a thousand times more ghastly. Upiorne to dla mnie są te wszystkie tutaj plenery, zniszczone mosty, zniszczone jakieś stare kopalnie. Zajebiste to jest. Tak klimat ocieka, ta gra tak ocieka klimatem. O, proszę, inni ludzie. Grim face is not a good sign. So rest and restock, then onwards to New Eden town. Fajnie, to jest cała mieścinka w takim razie. To miło. Nie spodziewałem się, że są inne miasta. Co mi powiesz? Good day to you. I'm Red McCraith. The Banisher. How did you get here? With difficulty, I must admit. Aye, only them as can handle a weapon dare brave the woods. The rest of us blockheads are stuck here in camp, waiting to be fed. Daniel Keane, by the by. Pleased to meet you, Daniel. So, what can a poor farmer do for a man like you? Jakieś wieści z okolicy? So, Daniel, what's new? Sorry to turn you away, Mr. McCraith, but I'm behind on my chores. Even the poor farmer must do his bit, eh? Nie chcę za bardzo z nami chyba rozmawiać, tak uciekł od tematu. Co sprowadziło się do Nowego Świata? I was wondering, what brought you to the New World? Why leave home for the unknown? Like so many, we came looking for a better life. A better life indeed. Ciekawe się nie dojemy od niego, zwykły mieszczanin. Ale fajnie, że z każdym tak naprawdę można porozmawiać. No, dziękuję za tę radę. W ogóle chciałbym też kiedyś nagrać Harry'ego Pottera. Wiem, że to może wam się nie spodobać, z uwagi na to, że jest to już obgrane na wszelkie możliwe sposoby, ale mnie to by interesowało. O, proszę, tam się da wejść. Jak miło, masz coś ukrytego za chatką. A sprawdzę jeszcze, dokąd to prowadzi. O, hello. Czy to jest w ogóle wyjście z miasteczka?
ukryte. Czy to będzie znajdźka jakaś? Znajdźka! Hiacynt liliowy, dolary hiszpańskie, skóra. No fantastycznie, ale jeszcze pójdziemy kawałek w tę stronę. Mi się wydaje, że to w ogóle wyjście z miasta już jest. Wow. Nie, to nie jest wyjście z miasta, przepraszam bardzo. To jest w takim razie obejście miasteczka. Tam się nie dało, wiecie, inaczej dojść. No dobra. Może tam jest wyjście z miasta? Tam może być już wyjście z miasta, słuchajcie. Więc na razie to sobie odpuścimy. So you want a map? Do you wish to sail the seas, or perhaps to know which way is Boston? Or do you wish to travel west and claim more land that is not yours? I just want to walk in the woods without getting lost. Czy to jest Indianka? I will teach you to draw your map. So, mark the camp as your starting point. Trace the path along it, note each landmark. By journey's end, you have a map. But beware, you must know where is north. The sun rises in the east, journeys south, and sets in the west. See? We ain't seen the sun in a long time, Mistress Jane. Then, my friend, you shall need a compass too. You can pay me for that later, when you're back from your walk in the woods. I twój kompas już nigdy więcej do ciebie nie wrócił. Kim ty jesteś, człowieku? Who might you be? Credence Scudder, sir. At your service, sir. And who are you, your lordship? I'm the Banisher, Red MacRaith. And while I welcome your civility, you may call me Red. A Banisher? Have you come to save us from the Beast? The Beast? Maybe I'm not entirely clear on that whole situation just yet. The Beast? The monster in the woods? Everyone knows about the Beast. You should talk to Kate. Maybe she doesn't want you to know about the Beast. Dlaczego nie uciec przed klątwą? Many fled New Eden because of the curse. Did you stay? Me? Oh, I don't know. I stayed because Cousin Beloved said so, I suppose. I always do what Beloved says. Things go better for me. He's sweet and lucky to have someone to take care of him. Jesteś lojalnym człowiekiem. You're a man of loyalty. You must believe in your community very much. Do you mean people? Yeah. I love people. Really love them. Without people, well, I'd be alone. When things are bad, best stick close to them you know, don't you think? Jakieś wieści z okolicy? How are things going around here, Credence? I wouldn't know much, sir. I just do what I'm told. You should talk to the new smiths. They're in charge around here. Dobra, dziękuję za informację w takim razie. A good day to you, Mr. Scudder. God grant you the same, sir. A gdzie jest ta Indianka? No właśnie, ona by mnie jeszcze interesowała. I don't know you. Red MacRaith, here by Kate Newsmith's invitation. A pleasure. Ah, he who swung from the tree. News travels fast. Thank you. What's your name? You may call me Jane. Jesteś pierwszą rdzenną mieszkanką, jaką spotkałem. You're the first true local I've met. Where are the others? Here there is no local tribe. Huh. Why is that? The Abenaki left these lands many generations ago. They believe the ground cursed, bringing bad luck upon all who walked it. Ah, so you're not from around here either? No. And yet I'm less of a foreigner than any of you. Jakieś wieści z okolicy? Tell me, how are things going in camp? We left New Eden Town to escape the curse. Now we're trapped here.
Kate and Thickskin work hard, but game is scarce, and hope is scarcer. Też zbyt wiele się nie dowiedzieliśmy, poza tym, że Indianie już wcześniej wiedzieli, że coś tu jest nie tak z tą okolicą. Ale fajnie, że są też przedstawiciele rdzennej ludności. A ty, mój drogi panie? Red McCraith, sir. Your friendly visiting manager. I met your companion in New Eden Town. Since then, sadly, things have not... To nie jest ten sprzedawca? In hard times and hard places, a man needs help. May I interest you in my broad range of useful and reasonably priced commodities? O, będę zaszczycony. A jeszcze mi powiedz, co wiesz. Nieoczekiwana lokalizacja dla sklepu. I admit, I didn't expect to find a store out here. Wherever people go, it seems commerce follows. Things are bad. But as long as there's business to be done, all is not lost. You brought all these goods with you. You carry them on your back. With my weak heart? Of course not. I left New Eden with a horse and cart. After we ate the horse, I employed my fellow travelers as porters. Płaciłeś ludziom za przeniesienie twoich towarów? You paid people to carry your goods? My fortune is in my wares, and my heart and back lack the strength to carry them. Well, I hope the horse was tasty. Look about you. Folk here come through hell for this. My provisions make their lives just that little bit less awful. And all at reasonable prices. And on a personal note, I find that even the worst of times are made a little better by a bulging purse. Jakieś wieści z okolicy? Kiedyś też jadłem koninę. Słuchajcie, jakieś kabanosy z konia jadłem. Jeżeli to faktycznie tak smakuje, to smaczne mięso. What's the word around here? What's on your mind? You'll get no gossip from me, sir. Please not for free. Nie za darmo. Znaczy nie mam opcji, żeby ci zapłacić, ale mogę zobaczyć twoje towary. Show me your wares. You'll find what you need, I'm sure. No i dobra, co ty masz? Masz skórę, futro, len, wełnę i tajemnicza skrytka. Ta enigmatyczna zagadka napisana przez nieznajomego wskazuje miejsce ukrycia skarbu. Okej. Okay. Aha, to są wszystkie, tak? Mogę ci rzeczy posprzedawać. Wiecie co, kupię od niego to. I sobie chętnie przeczytam. Tak na razie nie mam na co wydawać pieniędzy. Może tutaj w tej grze tak naprawdę nie ma na co wydawać za bardzo ich. Zobaczmy, kupunek, przedmioty specjalne, tajemnicza skrytka. Nie wszystko złoto, co się świeci. Mój sekret wypłynąć raczej nie zdoła, choć ujście jej dookoła. Coś przy rzece. Podążaj za wiatrem, nie zgub drogi, nie upadnij w piasku, lepiej patrz pod nogi. Dobra, coś związanego z mostem i coś związanego z... To pewnie będzie gdzieś tu, albo gdzieś tu. O, luzik. Jeszcze możemy sobie troszeczkę pogrzebać, słuchajcie. A to jest chyba ta Indianka, dokładnie. To co, stamtąd przyszedłem. Tam jest jeszcze wyjść. Tam jest ta droga do lasu chyba, czy coś w tym rodzaju. Nie. Pójdziemy zwiedzić sobie miasteczko. Na przykład tutaj, jeszcze nas nie było. Widzę roślinki, da się zgarnąć. Ale szkielety im pod domami łażą. Ciekawe, czy im to nie przeszkadza w ogóle. I czy oni są w stanie zabijać tego rodzaju stwory? No bo my mamy te wszystkie, wiecie, moce, przypuśćmy tam Banishera, prawda, tego pogromcy. Natomiast jak ludzie sobie radzą z czymś, co jest namacalnie duchowe? Interesujące. O, on tu chodzi. Aż fajnie. Czyli on nie stoi w miejscu, przemieszcza się. O, hello! Duchowa skrytka.
Wiedźmi kamień. Widmowy pył. Wiedźmiego kamienia to w piździe dostaliśmy. Skóry. I co oznacza ten palący się takie, nie wiem, kadzidełko? Coś w tym rodzaju. Jeszcze raz na mapę spojrzę. No bo tu jest jakieś wybrzeże, jeszcze jeden dom przy okazji. Nie byliśmy tam jeszcze. No cóż, moi drodzy, ale tutaj w takim razie podziękuję wam za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia, gdzie pójdziemy tam, jak się nie sprawdzimy. Tylko zrobimy to w kolejnym odcinku, więc ten odcinek jest poświęcony leśnemu ludowi, a raczej wiosce, którą znaleźliśmy w drodze do New Eden. Do usłyszenia, do zobaczenia, zostawcie łapkę, komentarz, zapraszam do patrona i tak, dziękuję wszystkim serdecznie i zapraszam do kolejnych materiałów. Hej, pa, pa! Hej! Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.